Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj, jak widzicie, aplikacja Sketchup. Tutaj Jarek Wam pokazuje kciuka w górę. Ruszamy z kolejnym projektem, który myślę, że tym razem rozdzielimy. Część będzie zrobiona na kanale druk 3D, a część na kanale do drewno. Cóż takiego będziemy robić? Już Wam wszystko mówię. Potrzebuję uchwyty meblowe. Ponieważ będę montował nowe fronty, i pomyślałem sobie, że zrobimy tutaj, wykorzystamy drukarki 3D i zrobimy sobie fajne uchwyty. Jak to będzie wyglądało, już Wam pokazuję. Najpierw, może zróbmy same fronty. Same fronty, no więc tutaj prostokąty, nie będziemy szaleć. I ja tutaj mam trzy wymiary, więc sobie zrobimy taki mockup. Czyli taki wzór, jak te fronty wyglądają, żeby załapać po prostu proporcje 345 na 350, to jest pierwszy front i jedziemy dalej od razu, szczelina, mniej więcej zawsze robię około 2 mm, więc damy też również 2 i jedziemy dalej. Kolejny front to będzie. No dalej, łap tutaj. Kolejny front również 345, ale tutaj już mamy 135. Aha, i to jest taki sam front, więc to już sobie możemy zgrupować, więc na razie zrobimy tak. To out. Wyciągamy to w górę na. Prąty mamy 19 mm. Tutaj również. O, fajnie, że w tą stronę. 19. I od razu nadamy sobie temu jakąś fakturę. Tam będę miał jesion. Tutaj jesionu nie mam, ale zrobimy sobie może z jakiegoś jasnego pseudo drewna. Zaznaczymy. Jak to zrobić? Zaznaczymy wszystko. I tutaj również. I teraz to zgrupujemy sobie jako tam front pierwszy. To zgrupujemy sobie jako front drugi. I tych drugich frontów będę miał jeszcze podejrzewa dwa. Więc przesuniemy sobie tak. I jeszcze o 2 mm. Ups, nie w tą stronę. No, co jest? Ciągle w, w dół. Chcę przesuwać. No nie wierzę. Również w dół przesunął. Co za... Dobra, muszę zablokować oś zieloną. Oś zieloną tak jest, 2 mm, i jeszcze to raz, dwa, jeszcze raz to zrobimy. Tak, no, sery tak. I jeszcze raz, oś zielona 2 mm. Czyli to są nasze. Fronty, to będzie tak, oczywiście, więc ja się mogę już usunąć proporcje załapane. No i teraz kwestia naszego, naszego uchwytu. Do wykonania tego uchwytu wykorzystamy oczywiście kawałek drewna. I teraz spróbujmy sobie, jakie by to duże zrobić. Będziemy sobie tutaj rysować. Żeby się to oczywiście wygodnie chwytało. Więc ja bym tutaj zrobił to dość szerokie. 30 mm, na przykład. No ma 280. Zróbmy. 280 na 30 mm. Takie. I wyciągniemy sobie to. 10. No, może być teraz trochę, trochę za cienkie. Dobra, 15. I ten nasz model już sobie zgrupujemy jako uchwyt. Dobrze, 280, a tam było, a tam było 345, tak? Jak pamiętam. Czyli musimy wiedzieć, ile tutaj mamy odtąd dotąd. 65. I wystarczy nam to przesunąć w takim razie o 60. Tutaj mi się myszka przesuwała. 65 na 2, czyli 32,5. No, dalej. 32. 5 i tu mamy ładnie to wycentrowane. I jeszcze w tej osi Tutaj też sprawdzimy... ile mamy 105. Czyli przesuwamy sobie o 50 pięć Okej. Okay. Czego jeszcze brakuje? Oczywiście w tym momencie nie włożę palców pod ten uchwyt. Więc musimy to oddalić. Ja myślę, że z 15 mm to jest max. To już wystarczy naprawdę, żeby zahaczyć tutaj ręką. I to będzie również drewno. No, niech będzie na razie ten Odnia, sorry, bo tak to nie będziemy widzieć w ogóle o co chodzi. Weźmy jakiś tam inny kolor. No i teraz, słuchajcie, kwestia połączenia tego. Zastanawiałem się, zastanawiałem się. I myślę, że mam pomysł, jak to zrobić. Narysujemy sobie na przykład w tym miejscu, żeby nam, żebyśmy ładnie widzieli to wszystko. 100. 100, i rysujemy. Czyli od czego zaczynamy? Zaczynamy od tej listewki. Ta listewka ma wymiary 30 na 15. Teraz dodamy sobie grubość ścianek. Ja myślę, żeby to miało sens. To ja bym tutaj zrobił ten offset. Ups, puszczaj. Z 5 mm ścianka. Myślę, że przy wydruku to już będzie wystarczające. I teraz jeszcze kwestia uchwytu. Czyli w tą stronę. Ile. Czyli tutaj mamy 30, sorry, 30 na 15. Tak. Możemy w takim razie to usunąć, no bo tutaj musi być wybranie. I gumką możemy wywalić to. To jest nasz przekrój, który oczywiście teraz sobie wyciągniemy. Na powiedzmy ile? Z 50 mm? No, żeby też nie przesadzić, ale żeby miało to jakieś gabaryty swoje. 50, 40. Dobra, dajmy 40. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Całość oczywiście grupujemy. Dobra, niech sobie się jakoś tam nazywa całość i teraz jeszcze kwestia. No jest to bardzo, bardzo kanciate. Więc. Tutaj skorzystamy sobie z pluginu. I zaznaczymy ścianki, które będziemy. Ścianki narożniki. Które bym. Za, zaoblił, zaokrąglił. Myślę, że te cztery sztuki to. Jak najbardziej. A wielkość. No, oczywiście, offset to przegięcie 50 mm. Ja myślę, że ile? 3, 2. Zobaczymy. Ło, wow. nawet jeszcze chyba za dużo. Zróbmy na 2 mm. Podgląd. I myślę, że to naprawdę. Dobra, 3 mm. To naprawdę wystarczy. Create Geometry. Wychodzimy. I tak wygląda nasz uchwyt. I Jarek, jak wiecie, lubi kolory. Więc weźmiemy sobie tutaj, zrobimy to kolorowo. Może, może, może. No, może czerwony albo zielony. Dobra. No i teraz to jest niepotrzebne, oczywiście. A obiekt sobie obrócimy i zamontujemy w tą stronę. Teraz trochę w górę. Musi on dotknąć odpowiedniego miejsca, ale tutaj możemy od razu bazować. Z tego narożnika ten narożnik musi tutaj załapać to miejsce. I teraz sobie to przesuniemy jeszcze na przykład ile 20 mm od brzegu. I zostanie jeszcze zdublikowanie tego. Czyli przesuwamy tu. A następnie przesuwamy z powrotem o po 20. Teraz wymienimy ten kolor na taki sam jak był. Tak. No i zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda. I myślę, słuchajcie, że to. Nie wiem, czy tutaj gdzieś to się nie chowa. Nie widać tej krawędzi. Zobaczmy. No właśnie, jest coś. A już wiem. Pamiętacie, ja to odsunąłem o 15 mm. A tutaj jest 15 plus grubościanki, czyli 20. Więc ja myślę, że coś takiego chyba wystarczy. Myślę, że coś takiego wystarczy. I grupujemy teraz to, to i to, oczywiście. Damy sobie to, nie wiem, jakieś U2. No już tutaj nazwy widzicie, kombinuje. I teraz tak. Możemy zrobić to w, w dwojaki sposób. Ponieważ te trzy. U ten obiekt, ten obiekt, ten obiekt są takie same. To jeśli zobaczcie, skasuję to. Wejdę do tego obiektu i wstawię w tym samym miejscu, to automatycznie mi się to powieliło. Prosto i łatwo, nie. I teraz ostatnia rzecz, która będzie nam potrzebna. To jeszcze będzie w tym obiekcie. To tutaj sobie wejdziemy. Wkleimy to również place, Czyli tam u góry nam wyskakuje. Przeniesiemy w dół. Ile tam było? 52,5 bodajże. Od brzegu. 52,5 od brzegu. Więc teraz musimy tylko sobie znaleźć to miejsce. To jest tu 52,5 żeby nam było wygodnie tym operować to jeszcze obrócimy sobie w pion. Tak jak być powinno. 90 dociągniemy ten narożnik tutaj. I tak wyglądają nasze prąty. Tutaj akurat jakieś tam płyty, no ale zobaczcie. Tutaj możemy sobie to też pokolorować w ten sposób na jakieś inne drewnianka. Powiedzmy, jeszcze trzeba wejść, jeszcze trzeba wejść. Czyli mamy drewno plus zabawę kolorem przy tym, przy tym uchwycie. Jak to będzie wyglądało w, w realu, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że na meblu coś takiego ciekawego może być ciekawe, ciekawe. Tym bardziej, że filamentów oczywiście jest od groma, kolorów również, więc to może być... fajnie wyglądająca rzecz. Dobra, teraz zaznaczamy ten obiekt, nie, wchodzimy, zaznaczamy ten obiekt i w menu eksport STL i eksportujemy tylko zaznaczoną selekcję. Przechodzimy teraz do Simplify 3D, do naszego slicera, zaimportujemy nasz uchwyt. I tutaj jeszcze słuchajcie jedną rzecz dodałem, już nie będę wracał do, do, do SketchUp'a, otworek montażowy. Otwór, tutaj jest fi 3 mm, 3 albo 4, to wystarczy naprawdę i no cóż, na razie 2. Zobaczymy jak to wyjdzie jestem ciekaw jeszcze, zobaczymy tutaj sobie czas wydruku. Już patrzymy na parametry, jeszcze skorzystamy. Tutaj z PELA, myślę, że to wystarczy. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o gęstość, wypełnienia zobaczymy. 50 na razie. Kolejna rzecz. Warstwa 0,3, żeby było szybciej, oczywiście. Tutaj damy po 3. Obrysy i dół i góra. Żadnych podpór oczywiście, nie ma potrzeby. Prędkość 60. No i zobaczmy, 2 godziny 9 e, minut. Taki obiekt będzie powstawał. Myślę, że to wypełnienie słuchajcie, to jest aż nadto. Więc zobaczymy, czy później troszeczkę tego nie zmniejszę. Dojdziemy do tego, żeby to wydrukować w miarę szybko, ale też, żeby ten obiekt był po prostu mocny. Dobrze i następ, następny odcinek to już tak naprawdę będzie praca w warsztacie, kiedy się te elementy wydrukują. Zapraszam Was w takim razie. Link za chwilę się pokaże. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.